aplauzu dla zawodnika. I przed Państwem w tej chwili gospodarz dzisiejszego spotkania Łukasz Chałupka, Grotniki. Publiczność Maryje szaleje, dopinguje. Jest cała rodzina. Dominik. Tak jest, krewni, znajomi z pracy. Kierownik zamieszania, ten, który dzisiaj zgromadził tutaj Państwa, zaproponował Wam taki sposób spędzenia niedzieli. Myślę, że nie żałujecie. Piękne słońce, bardzo ładne widoki, zwłaszcza jak dziewczyny położą. A teraz będzie szybko, dynamicznie, bo gospodarz spotkania Łukasz Chałupka, Grotniki! Celowniki końcowe, Łukasz Chałupka, wielkie brawa. Państwem już gospodarz dzisiejszego spotkania, a jest nim Łukasz Chałupka. A te woli ścisłości wynik, Krzysztofa Szczepaniaka, 133-19, taki wynik na konto Krzycha. A teraz przed Państwem Łukasz Chałupka, publiczność dopinguje, Łukasz jedzie. Łukasz Chałupka. Konie Nidas, Bolek, Hamlet i Roland. Chasing the sun, I'm never down. I am here staring up and you're looking down. I'm never.
Rosja odchodzą. Przestań! Niestety drobna awaria, prawdopodobnie lejc wkręcony w koło. Takie historie się zdarzają, trzeba to poprawić, bo trzeba mieć sterowność. A żeby panować nad końmi, trzeba mieć w sumie w tym przypadku nie dwie lejce, a cztery lejce w ręku. Każdy koń osobno. I teraz, drodzy Państwo, niełatwą sztuką jest sterować taką czwórką koni w pełnym galopie. Także teraz luzacy dokonują niezbędnych poprawek. No, wzięłam cię. Już zadowolona jesteś? Już, tak? A co, poleciał już? Dobrze mu szło. Takie historie się zdarzają, to jest nic, co nie jest możliwe na zawodach w położeniu za przęgami. Można wyciąć, ale szkoda, nowe lejce. Poniedziałek kupowane były. Oczywiście przejazd można kontynuować, czas biegnie. Ze spokojem. Łukasz. Zaprzęg gotowy. Spokojem. Drodzy Państwo, wielkie brawa! Przygotował zawody, wystartował parą, wystartował czwórką. Może się zdarzyć, drodze i powodzenie. Do mety dojedziemy. Ukończy przejazd oczywiście, bo będzie sklasyfikowany. Niestety problemy techniczne. Ale wielkie brawa jeszcze raz. Łukasz Ołka, Grotnik i gospodarz, szef dzisiejszego spotkania. Włącznie w drugim nawrocie dla Krzysztofa Szczepaniaka, a przed Państwem zameldował się już Łukasz Chałupka. I zaraz po zakończeniu przejazdów zaprzęgów czterokonnych poprosimy o wyjazd wszystkie czwórki celem dekoracji. I podamy Państwu oczywiście wyniki końcowe. Ale zanim wyniki, jeszcze dwa przejazdy. W tym momencie organizator, człowiek, który zabiegał, chodził za tymi zawodami, szykował, organizował, dwie ostatnie noce nie spał. A dzisiaj przed Państwem Łukasz Ołka, Grotniki! Yeah.
Dekoracje zawołują wszystkie czwórki. I pytanie takie, poszukiwany sołtys czy grodniki, również Łukasz Kołówka. Jest! I bardzo dobrze, witamy pana sołtysa. Prosimy o wjazd na hipodrom wszystkie zaprzęgi czterokonne, czyli cztery czwórki, łącznie 16 koni. A ile to jest kopyt, to państwo już sami policzycie, bo to już jest wyższa matematyka. Biorąc pod uwagę, że każdy mur... Każdy koń. Ile koń ma kopyt? Drodzy państwo, będzie taki konkurs, SMS-y przysyłajcie do menadżera, bo koń ma tak. Dwa przednie, dwa tylne, dwa lewe, dwa prawe. A jak są cztery konie w zaprzęgu, to jest zagadka na dzisiejszy wieczór. Proszę policzyć. I prosimy zaparkować wszystkie cztery zaprzęgi w odpowiedniej kolejności. Czwarte miejsce Łukasz Kałupka. Trzecie miejsce Wiesław Górski. Drugie miejsce Krzysztof Szczepaniak. Pierwsze miejsce Marcin Jeźkowiak. Sędziego placowego Bartosza Zalomyskiego proszę o ustawienie zaprzęgu w tej kolejności. Pierwszy Marcin Jeźkowiak, Marcin! Drugi Krzysztof Szczepaniak, tu! Trzeci Wiesław Górski, czwarty Łukasz Kałupka. Marcin Jeźkowiak, Krzysztof Szczepaniak, Wiesław Górski, Łukasz Kałupka. Prosimy bardzo o zaparkowanie zaprzęgów, nie jest to proste. Taki długi zestaw. Nogi tak ma duże, akurat. W którym miejscu? W którym miejscu, Grześku? W którym miejscu? No gdzie? Nie cofnę. No to proszę, cofnij. Jest już na maksa. No cofnij, proszę bardzo, cofnij. Jest dobrze. No i już udało się zaparkować. Ale co jest? No i gdzie mam dwie pary? Jest jej zaprzęg. Gdzie dwie pary? No to nagrywaj. Drugi Krzysztof Szczepania. Trzeci Wiesław Górski i czwarty Łukasz Kałupka. Włączono. Co? Nagrywasz cały czas. No? To jest właśnie chwila dla fotoreporterów, a o dekoracje poprosimy sołtysa Trzygrodniki, również Łukasza Kałupkę. Gospodarze obiektu, szefa Dolometu Bożkowo, Szymona Jona. Jest to również zawodnik kadry narodowej po położeniu zaprzęgami Polskiej Kadry Narodowej. Zaprzęga parokonnych przygotowuje się na tę chwilę do startu w maju po Grzławicach. W czerwcu, z tego co wiemy, wyjeżdżają za granicę do Niemiec, do Antelfelde. Także cały czas czynnie reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. I już w tym momencie pierwsze gratulacje składane są zwycięzcy zawodów w kategorii konie duże czwórki. A jest nim Marcin Jeźkowiak z Brenna. Konie Amir, Admirał, Pluto i Mara. Nie skończyły się jeszcze emocje związane z przejazdami, bo po dekoracji zaprzęgów czterokonnych będzie chwila, kilka minut dosłownie przerwy, aby mogli ci położący się przygotować. Do dwóch z nich pojedzie w memoriale Grzegorza Frankowskiego, mianowicie Marcin Jeźkowiak, Łukasz Kałupka i trzeci w tym memoriale zaprzęgiem, który oglądać będziemy, to zaprzęg położony przez Graciana Maracha. To po dekoracji zaprzęgów czterokonnych. W tym momencie trwa wręczanie puchárów, dekoracja flow. Zaprzęgów czterokonnych. Dzisiejsze spotkanie, drodzy państwo, odbywa się dzięki wolności sponsorów, którymi są Zakład Mięsny i Ogrodniki, Klub Jeździecki Kolumet, Szymon Jon, Maszyn Marcin Jeszkowiak, Brezno, Rancho Rubin, Towarzysz Tadeusz Andrys, Hamar Krzysztof Marek Żywyszego, producent powozu Sony Karuchowa, Zakrzyciowa, Rodzina Frankowski, Primat Ubezpieczenia, Majster Leszko, sołtys Trzygrodniki. To jest lista sponsorów, która zawsze jest otwarta. Bye.
Puchary wręczone, gratulacje złożone już za moment. Runda honorowa wykonają za przegłów czterokątnych. Poprowadzi ją zwycięzca. Państwo oczywiście brawa, które już słyszymy, wzmocni się na pewno bardziej. Rytm z danego utworu. Prezentują się Państwu najlepsi powożący w kategorii zaprzęgów czterokonnej. Przed Państwem Marcin Jeśkowiak, Brenno! Marcin Jeśkowiak, Brenno! Krzysztof Szczepaniak z Podrzecza! Wiesław Kurski, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, Wrogów! Ej, gospodarz spotkania, Łukasz Hołka, Grodniki! Wielkie brawa! Tak się robi podorywkę czwórką na hipodromie w Boszkowie. Dziękujemy serdecznie zawodnikom startującym w kategorii zaprzęgów czterokonnych. A już na moment bieg memoriałowy. W biegu memoriałowym zawodnicy jadą wszystkie 9 bramek i jedną przeszkodę terenową. Tą, która znajduje się tutaj bliżej publiczności, która była w pierwszym przejeździe jechana.